Cześć, szpiegul.pl, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że wakacje już za nami. Możemy bowiem pełną parą iść naprzód. Co przed nami? Kontynuujemy cykl. Krótko i tutaj będą zmiany. W rozmowach z Wami, które miałem na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, jasno wynika, że poruszyłem całą masę kwestii istotnych, ale już zbyt skomplikowanych, jeżeli nie zna się podstaw. A właśnie z rozmów wywnioskowałem, że podstawy nam leżą. Muszę je wyjaśnić. Ja założyłem, że wszyscy doskonale wiemy, o czym rozmawiamy. Okazało się, że nie. Że nie. Cieszę się bardzo, że zwróciliście mi na to uwagę. Dlatego najbliższe odcinki krótko o będą po pierwsze bardzo krótkie, będą to naprawdę piguły informacyjne, a po drugie będą skonstruowane w taki sposób, że będę praktycznie poruszał jedynie hasła. Będzie jedno hasło i w czasie jednego odcinka będzie omówienie tego właśnie hasła. Czyli podstawy podstaw. To po pierwsze. Po drugie, mam ogromną nadzieję, że ruszy w końcu cykl OSS, Okiem Służb Specjalnych. Cały cykl dotyczący ochranki, rosyjskiej ochranki. Ten materiał pęcznieje, ja go muszę w końcu zacząć przerabiać na formę audiowizualną. I mam nadzieję, że już w najbliższym czasie ruszymy z pierwszym odcinkiem również. Ponadto to, co się również pytacie najczęściej, czyli moi drodzy, e-kursy. Pytacie się, czy to, o czym mówię na blogu, to, o czym mówię na stronie firmowej, czy to, o czym mówię również na kanale YouTube'a, czy tego można się nauczyć, co to tak naprawdę jest, i tak dalej, i tak dalej. Postaram się wyjaśnić w pigułach informacyjnych, co to jest, a kiedy i jak można się będzie tego nauczyć na szerszym forum, nie tylko na dedykowanych szkoleniach zamkniętych, no to myślę, że jakoś rozwiążę ten problem w najbliższym czasie. Bardzo chcę, żeby ruszyła ta platforma szkoleniowa. Długa droga, naprawdę długa droga przed szpiegulem, żeby to ruszyło. Natomiast obiecuję, że w najbliższym czasie zrobię landing page. Jeszcze nie mam pojęcia, jak to się robi, ale zrobię i wówczas będziemy zbierać ekipę wszystkich zainteresowanych ludzi, którzy chcieliby w takich kursach wziąć udział. Dobra, w najbliższym czasie, już na dniach, zaczynamy z pigułami informacyjnymi. W międzyczasie, mam nadzieję, ruszy magazyn audiowizualny OSS. I jeżeli chodzi o mnie, bardzo interesujący. Jeżeli chodzi o Was, mam nadzieję, że również. W tej takiej krótkiej wstawce to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Cześć.